Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Królewskiej i Alei Kijowskiej w Krakowie. Tutaj ostatnio zmieniła się organizacja ruchu. Ta zmiana miała na celu to, żeby kierowcy nie jeździli po torowisku, skręcając w lewo. No niestety ta zmiana się nie przyjęła. Pisze do nas w tej sprawie nawet pan Rafał, który pyta, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Czy planowane są jakieś działania w celu przywrócenia normalności na tym skrzyżowaniu? No co możemy odpowiedzieć panu Rafałowi? No rzeczywiście kolejna zmiana, która nie przyjęła się. Nie przyjęła się dlatego, że kierowcy wolą jeździć po staremu, bo szybciej, sprawniej. Podobnie jak nie bardzo chcą zatrzymywać się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściu, nawet jak zatrzyma się obok samochód, podobnie jak nie chcą się zatrzymywać na zielonej strzałce. No cóż, proszę Państwa, priorytet komunikacji zbiorowej. Dlatego tak na tym skrzyżowaniu Królewskiej z Aleją Kijowską zrobiono, żeby tramwaje mogły przejechać szybciej, żeby był rzeczywiście ten szybki tramwaj w Krakowie. Żeby tramwaje nie stały w korkach. Tutaj przypadek zatamowania ruchu tramwajów, popatrzcie Państwo. No jeden wielki bałagan, a wszystko bierze się z niestosowania przepisów. Znakowanie jest wyraźne. Wiadomo, tramwaj przewozi 200, 300, może i więcej osób, a w samochodzie czasem bywa jedna, tylko jedna osoba, osoba kierowcy. I musimy się do tego dostosować, bo tak organizator ruchu postanowił. Dawniej było tak, co zresztą pokazywaliśmy w naszym programie, że kierowcy ustawiali się na dwóch pasach i ci z torowiska skręcali w lewo, a ci obok jechali po prostu prosto. Tak, oczywiście. Taka organizacja ruchu tutaj obowiązywała. Dopiero tam dalej przy Piastowskiej było to zjechanie z torowiska na jezdnię na prawy pas do krawężnika. W tej chwili tak również obowiązuje przy skrzyżowaniu z Kijowską. No i musimy się do tego dostosować. Dawniej można było ustawiać się na dwóch pasach, to znaczy ci skręcający w lewo oczywiście tylko na lewym, ci jadący na wprost na prawym. W tej chwili wszyscy ustawiają się na pasie prawym do momentu, tuż przed skrzyżowaniem, gdzie już kończy się zaszlafowanie, powtarzam, na wysokości przejścia dla pieszych, zmieniamy pas na lewy, jeżeli chcemy skręcać w lewo i wtedy odblokujemy jazdę na wprost. No a ci jadący prosto mają ten jeden pas i skręcający w prawo mają ten jeden pas przy krawężnikowym. Pan Patryk z Krakowa przysłał nam film o tym skrzyżowaniu, ponieważ mieszka tutaj i z okna nakręcił. No tutaj widać jak na dłoni, co kierowcy wyprawiają na tym skrzyżowaniu. Czyli cóż, zjawisko powszechne. Niestety te przypadki, które pokazujemy nagrane z naszej kamery, to nie są odosobnione przypadki. To nie jest, że kręciliśmy to 2 tygodnie i wybraliśmy 6 przykładów. Nie. W każdej minucie praktycznie taka jazda występuje. O czym najlepiej świadczy film pana Patryka. Jest miejsce wyłączone z ruchu pojazdów. Zaszlafowanie, znak P21, ciągła linia. Czy ci kierowcy tego nie widzą, czy nie chcą widzieć? No, spadli trochę z księżyca. Ale do czego to prowadzi? Ano do tego, że prawidłowo skręcający w lewo wpada na kolizyjny tor z nieprawidłowo skręcającym w lewo, bo w Aleję Kijowską do skrętu mamy tylko jeden pas. Zresztą podobnie z drugiej strony, od strony Bronowic, sytuacja identyczna. Tak nie może być. Może oni jeżdżą na pamięć i nie widzą tego narysowanego tutaj miejsca wyłączonego z ruchu? No jeżeli jeździmy na pamięć do tego stopnia, że nie widzimy tak wyraźnych znaków, znaki na jezdni są najbardziej widoczne, praktycznie nie można ich nie zauważyć, no bo po nich jedziemy. Jeżeli nie patrzymy na to, po czym jedziemy, no to przejedziemy nie tylko jakieś biedne zwierzątko, ale w końcu człowieka. Odrzucam raczej to, że tego zaszlafowania nie widzą. Sądzę, że jest to po prostu pośpiech. No po co będę stał w korku jeszcze tam, może ten tramwaj generuje dłuższe stanie, bo wysiadają ludzie, za tramwajem pojadę szybciej, bo przecież tramwaj ma właśnie ten jakby szybszy tor jazdy, pod niego zresztą jest ustawiona sygnalizacja świetlna, no i tak jeździmy.
po czym prawidłowo skręcający, który po przejechaniu tramwaju wyjeżdża na ten pas do lewoskrętu, spotyka się z jadącym po, można powiedzieć, wysepce, tylko że niestety poziomej wysepce, bo tylko zrobionej oznakowanie poziomym. No skandal, kolejny skandal i nie jest to nadużycie tego określenia. To może skoro to jest tak skomplikowane dla kierowców, to pokażmy, jak zrobić to prawidłowo. Tak, oczywiście. O, właśnie nadjeżdża tramwaj, także to ustawienie się przyda. Po czym oczywiście, jak skończy się miejsce wyłączone z ruchu, już będę wydostawał się na torowisko pojazdów szynowych, żeby odblokować możliwość jazdy na wprost. Na razie pasażerowie tramwaju, z tramwaju i do tramwaju. Jeżeli nikt nie wysiada, nie wsiada, mogę powoli podjeżdżać i czekamy na zmianę światła. I powoli ruszamy, oczywiście przepuszczamy tramwaj i za tramwajem zaraz wjeżdżamy na torowisko. Odblokowaliśmy prawoskręt w ten sposób i oczekujemy na ruch sprzeciwka i już zmiana świateł, opuszczamy skrzyżowanie. No właśnie, a tutaj już wskazywana przed chwilą w rozmowie sytuacja. No właśnie, na jeden pas. No to jak? No i wzajemne trąbienie, niesnaski. Jeden idzie prawidłowo, drugi nieprawidłowo. Oczywiście prowadzi to do totalnego bałaganu. A tutaj proszę zwrócić uwagę, kierowca, który początkowo chciał źle, prawdopodobnie widząc kamerę, postanowił wrócić do normalności, postanowił przywrócić swoją jazdę do właściwych ram. No ale to chyba trochę za późno. Dobrze, że udało mu się cofnąć i wjechać, no ale przecież nie o to chodzi. Nie wierzę, żeby nie widział znaków. To tylko pod wpływem kamery, pod wpływem policji się mitygujemy? To nie o to chodzi. My musimy sami się zdyscyplinować. Wewnętrznie, we własnym sumieniu. No ale kierowcy narzekają, że to rozwiązanie spowolniło ruch, że jak dwóch kierowców skręca w lewo, no to reszta bez sensu stoi i czeka. No cóż, priorytet komunikacji zbiorowej. Natomiast zupełnie bezsensownym spowolnieniem będzie sytuacja, kiedy ten pchający się po miejscu wyłączonym z ruchu blokuje tego prawidłowo skręcającego, który chce teraz odblokować prawy pas, no bo tuż przed koroną skrzyżowania on powinien wjechać na ten, mniej więcej na wysokości przejścia dla pieszych, powinien wjechać na ten pas do lewoskrętu. Nie może, bo tam stoi inny pojazd, który oczekuje na pojazdy jadące z przeciwnego kierunku. Bałagan, po prostu bałagan. Oczywiście spowolnienie jazdy dla samochodów, nazwijmy to cywilnych, jest, ale będzie ono dodatkowe właśnie przez tych, nazwijmy ich, cwaniakami, którzy jadą po miejscu włączonym z ruchu i przeciwko temu protestujemy. Sama widziałam też kierowców, którzy po torowisku jadą prosto. Pewnie rzadziej, ale pewnie są tacy, no to już kompletnie niebezpiecznie, jadący na wprost i skręcający w lewo. Tragedia. Ruch tramwajów jest tutaj naprawdę duży i ci, którzy jeżdżą torowiskiem, no solidnie te tramwaje blokują. Zwróćcie Państwo uwagę. Ciekawe, ciekawe. Do tego prowadzi taka jazda. Generalnie teraz odchodzi się już od tego, że kierowcy mogą jeździć po torowisku. No, jest priorytet dla tramwajów, dla komunikacji miejskiej. No czasem mogą, bo znowu nie chcemy zablokować miasta. Przecież samochody, choćby dostawcze i inne, muszą jeździć, prawda? Więc nie zawsze te torowiska pozostawiam jako enklawę tylko dla pojazdów szynowych, dla tramwajów, ale rzeczywiście jest trend polegający na tym, że wszędzie tam, gdzie się da i gdzie nie spowoduje to jakichś gigantycznych korków zablokowania miasta dla innych niż pojazdy szynowe pojazdów, spycha się te właśnie inne pojazdy z torowisk, pozostawiając czyste torowiska dla pojazdów szynowych. Musimy się z tym pogodzić, Szanowni Państwo, musimy się z tym pogodzić. We'll be right back.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.